Witam ludziska z daleka, z bliska, kapitan Rafę tutaj. Słuchajcie, na wstępie wam powiem, tam jest angielski filmik, to wam możecie sobie po angielsku zobaczyć ten, jak wyglądał problem. Jak wiecie, dostałem z Think TPMS-em to urządzonko, czyli ten Think Deck Mini. Nie obyło się bez problemów, jak zwykle. Ponieważ jak robiłem angielski filmik, połączyłem to urządzenie, oczywiście wszystko tego. Za pierwszym razem robiłem filmik 2 dni temu. Nie udało mi się uzyskać połączenia. Mianowicie dlatego, że jak macie już ThinkDiaga, nie instalujcie programu od tego, bo to wam stworzy problemy. Następnym razem spróbuję odinstalować tego ThinkDiag Mini, zainstalować ThinkDiaga i zobaczymy, jak to się zachowa na ThinkDiagu. Bo z tego, co zauważyłem, miałem problem tego typu, że odinstalowałem wszystko z ThinkDiaga, łącznie z plikami, wiecie, wywaliłem te pliki i tak dalej. Z CN Launch, tam jest ten folder CN Launch, to wszystko wywaliłem. Było to chyba 7-8 giga bodajże, bo w ThinkDiagu mam wszystkie marki tak i tak dalej ściągnięte. Zainstalowałem na nowo ThinkDiaga Mini. Włożyłem to do OBD-ka, no i był problem z połączeniem się VCI. Mianowicie, po pierwsze, tutaj zresztą wam wytłumaczę, jak przejdziemy do aplikacji. Żeby to działało, trzeba sobie wykupić oprogramowanie na daną markę, czyli kosztuje 19,95. Jeżeli macie punkty już tam jakieś tego, możecie użyć tych punktów. Mi zabrało za $19 19 punktów, no nie? No i 95 centów musiałem zapłacić kartą. Nie wiem czemu tak, no ale tak niestety może nie dzieli po prostu punkty, dlatego końcówka, bo całościowe punkty ściąga. Może być tak, no nie? Tak więc dla testu tego ściągnąłem po prostu, wziąłem, wykupiłem te jedno oprogramowanie do Chryslera, grupy Chryslera, z racji tego, że testujemy jak zwykle na moim Jeepie. I wam pokażę, co to potrafi. No, dużo nie potrafi. Potrafi po prostu czytać kody i kasować je. I oczywiście funkcja OBD i jeszcze jest tam, że możecie wykupić sobie te niby resety, no nie? Jak te resety działają na tym? Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Powiem szczerze, już tak na minus poszło to, że był ten problem z tym autosearchem. I jak ja rozwiązałem ten problem? Połączyłem to. Może wiecie co, przejdę do tego, połączę, włożę to do OBD-ka. Zaraz wam pokażę może, jak to wygląda. Przełączymy, tu macie o, takie trzy kontrolki. Włożymy to na dół. Trafimy, tak bez włosów to ciężko. Dobrze wkłada, na odwrót się chciało. Dobra, no i pali nam się taka zielona kontrolka, no nie? Jak się łączy z Bluetoothem, to po prawej stronie tam się będzie paliła niebieska. Dobra. Teraz dobra, tu zakończymy. No i tu przejdziemy, tak jak widać, jest ThinkDiag Mini. Tak jak widzicie, już nie mam ThinkDiaga, wszystko wywaliłem. No nie, no tutaj macie, widzicie, aplikację nawet do chińskiej lodówki zamrażarki. Też jest aplikacja, fajna. Powiem, działa fajnie. ThinkDiag Mini, podłączamy ThinkDiag Mini. No i mamy tak, jak tutaj widać, no nie? Wygląda tak jak ThinkDiag. Z tym, że tak jak widać, mamy OBD, mamy funkcję resetów, no i mamy skanowanie główne, no nie? Przechodzimy do sklepu, tak jak mówiłem, widzicie, wszystko musicie oddzielnie. Tutaj, tak jak widać, zakupiłem Chryslera. Dla testu to są te marki pojazdów, jakie są obsługiwane. Oczywiście powiem wam szczerze, że może być też ograniczenia, jeżeli chodzi o modele. Nie jestem pewien, nie powiem, ale mogą być, tak więc wiecie, jak to jest, tańsze urządzenia, mimo to $20 to nie jest tak tanio, no ale to są te wszystkie marki, które macie możliwości, no i mamy tutaj te całe resety.
Tak jak widać, no resetów nie będę brał, bo to się mija z celem. Chcecie zobaczyć resety, możecie wejść na mojego ThinkDiaga. Tam otwierałem co niektóre i możecie zobaczyć na ThinkDiagu, bo to nie będzie nic innego, tylko to samo, no nie? Tak jak mówię, był ten problem z komunikacją już po wszystkim, no nie? Łączyło się tylko z OBD funkcjami, ale tutaj jak wchodziłem w diagnostykę, już się nie łączyło. Po prostu wyskoczył błąd. Możecie zobaczyć na tym angielskiej wersji filmiku, zobaczycie sobie jak to tam dokładnie wyglądało. Weszłem tutaj, zmieniłem na mojego ThinkDiaga. Zmieniając na mojego ThinkDiaga, pokazało mi wszystkie moje po prostu oprogramowanie, jakie mam dostępne tego, czyli po prostu pokazuje to, co mam dostępne poddanego w OCI, no nie? I wtedy wyskoczyła mi od razu informacja, że Auto Search Update, zaupdate'owałem to Auto Search. W tym momencie znowu zmieniłem po prostu na ThinkDiaga Mini z powrotem i przetestowałem. I w tym momencie wchodzimy tutaj. Pali się niebieska kontrolka. Czytamy win, bo wina też nie czytało. Mroga niebieska kontrolka, połączyło się, tak jak widać. Czyli po prostu może być problem, jeżeli nie macie w ogóle ThinkDiaga, ale kupiliście tylko ThinkDiag Mini, może być problem, że nie zaupdate'uje wam auto searcha. Wtedy trzeba napisać feedbacka do nich. Tak jak widać, wszystko się łączy. Ja to rozwiązałem za pomocą ThinkDiaga, no nie? Nie powinno być tak, moim zdaniem. To muszą naprawić. Ja im to zgłoszę, ja im wyślę filmik, jaki jest problem. Tak więc oni muszą to naprawić na poziomie aplikacji. Ciśniemy OK. No i tak jak widać, no, system selekcja, system scan. Możemy zrobić health report. Zrobimy health report, nie będziemy robić system scanu. Po prostu system scan i tak dalej będzie wyglądał tak jak w ThinkDiagu, to możecie sobie poszukać tam w moich filmikach, tam jest ThinkDiag. Tutaj pokażemy mniej więcej, jakie są możliwości, no nie? Dużo ich nie ma, to jest po prostu podstawowy skaner, no to po prostu okrojona wersja ThinkDiaga, no. Możecie sobie czytać, skasować błędy i zobaczyć live datę, no i to wszystko, no, co tu więcej, no. Nie będę się wywodził za mocno. I tak jak widać, dwa błędy. Tak wygląda z błędami. Czytamy błąd. I tak wygląda błąd. Możemy sobie raport zrobić. Radyjko standardowo. Możemy kasować. No i mamy data stream, no nie? Zrobimy wszystko. Tak wygląda data stream. To, co jest tutaj wyświetla takie 0 do 100 i takie 3 pałeczki, to możemy sobie zrobić graficzne. No, widać, że te nawet bez pałeczek nie zrobi graficznych, no ale tutaj możemy wejść grafika. No i mamy graficzne, nie? To, co pałeczki pokazuje z boku tutaj po prawej, to można zrobić graficzne te. Dobra, stąd widzimy. Tak jak widać. Nie ma tu żadnych testów aktywacyjnych, niestety nie mamy takich funkcji, tylko po prostu czytanie live data i ten i OBD, czytanie kodów i ten. Wejdziemy teraz do OBD. Dwa. Widać, się łączy. Trochę dziwne, że tamto się łączyło na początku, jak miałem ten problem, się łączyło z OBD2, ale się nie łączyło z tym normalnym skanowaniem. No nie, tak jak widać, jest wszystko. No i tak jak tutaj widać, też czytanie kodów, kasowanie kodów. Nie mamy kodów, feedbacka. No, tak jak widać. Tu. Status gotowości.
Tak. Freeze frame. No freeze frame data. Onboard test. Control operation onboard component. To nie działa. No i to wszystko, no nie? Czyli to by było na tyle, drodzy Państwo moi. To by było tak. Wyjdziemy stąd. I tak, żeście widzieli, no nie? No, no mówię, jak jeżeli chcecie zobaczyć, jak problem wyglądał, bo na pewno go teraz nie powtórzę, bo go naprawiłem. Włączę tutaj kluczek. Włączę ten. Tak więc zobaczcie sobie angielską wersję, zobaczycie, jak ten problem wyglądał, jak go rozwiązałem. No niestety nie powinno być tak moim zdaniem. To muszą naprawić. To muszą naprawić, ja im to zgłoszę, ja oczywiście wyślę filmik. Czyli coś mają, no, z wykrywaniem i tak dalej. Firma RFX zrobiłem na początku. To też nie pomogło, tak więc, no, cóż mogę powiedzieć. Niestety ludzie mogą mieć problemy przy zakupie od razu urządzenia, jeżeli mają tylko to urządzenie, ThinkDeck Mini. Niekoniecznie, może tylko u mnie to wystąpiło, ze względu na to, że ja miałem ThinkDiaga, ale wszystko wyinstalowałem łącznie z folderem CN Launch i tak dalej. Tak więc, bo na początku w ogóle były cyrki, jak zaaplikowałem tą aplikację. Tam sobie możecie zobaczyć, że na angielskiej wersji, że po prostu jak połączyłem ThinkDiaga normalnego, że miałem dostępność wszystkich moich oprogramowań, wszystkich marek pojazdów i tak dalej, czyli czytało to i rzeczywiście, że mam te. Tak więc zobaczymy, na następnym filmiku zrobimy też, wywalę tego ThinkDiaga Mini, wgram ThinkDiaga i zobaczymy, czy będę mógł też sobie robić zmiany między tym a tym urządzeniem i czy będzie po prostu mi wykazywało, że to ma tylko Chryslera, a to ma te wszystkie oprogramowania. Tak więc to sobie zobaczymy, czy też tak będzie współgrało i czy będzie działało, no nie? Tak więc w ten sposób zobaczymy, czy nie będzie jakichś problemów i takie tyle. Dobra, to powiem tak, na tyle na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Wam to pomogło w drodze wyboru. Jak ja bym wybierał, to na pewno bym wybrał ThinkDiaga zwykłego. To, no mówię, no czytanie, kasowanie błędów, jakieś tam live data, no i funkcje OBD i to wszystko. To macie jeszcze jakieś tam programowania, z tego co zauważyłem, chyba nawet więcej pojazdów jest. Tesla teraz chyba dorzucają. Możecie nawet klucz ten zaprogramować i tak dalej. Oczywiście jak macie PIN kody i to wiadomo co chodzi. Adaptacje, znaczy no, testy aktywacyjne i tak dalej, ty możecie zrobić. Oczywiście jak jest obsługiwany dany moduł i tego, no nie, bo to wiadomo, że nie wszystkie, może marka pojazdu jest, ale może być z modelem problem. Wiecie, jak jakiś bardzo rzadki model czy coś, może być z obsługą problem, ale nauczyła mnie jedna rzecz na tych skanera, że po prostu nawet jeżeli macie problem z danym modułem, że na przykład tak jak było na Citroenie 2003 rok, nie mogłem zrobić testu aktywacyjnego pompy ABS-u, bo to jest na tym protokole KWP, nie wykazywało w ogóle nic, żadnych tam testów aktywacyjnych, ale przechodząc na nowsze roczniki, czyli od 2500 jest wyż na Canbosy, szczytało wam zrobiło, wiecie, szczytało ten system, czytacie wtedy ten system, szczytało systemy, wszystko pokazało, że nie jest, wiecie, kompatybilne, ale zostawiło ABS-y, czyli znalazło tam, że tam jest ABS-y, coś tam jest kompatybilnego, otworzyło się i wtedy można było, były cztery opcje, czyli były nad kambusy i na KWP. I można było zrobić testy aktywacyjne pompy, czyli czasami trzeba po prostu poszukać nowszy model, albo też na przykład jest grupa waga, no nie? Grupa waga jest na, wiecie, no, obszerna, bo to jest Seat i Audi i Volkswagen, no wiadomo o co chodzi, no nie?
to po prostu możecie, jak jest ten sam silnik w różnych tych samochodach, po prostu przejdźcie na inną markę z tym samym silnikiem w tych rocznikach i tak dalej i poszukajcie, możecie wtedy ten test wykonać, może pod inną nawet marką pojazdu, no to VAG, to wszystko to czy tam Skoda, to wszystko jest to samo, no nie? No, tak więc tak się czasami rozwiązuje te sytuacje. Są możliwości, no ale tak to wygląda, no nie? Tak więc wam powiem, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam to pomogło w wyborze. Lubcie, subskrybujcie, rozprzestrzeniajcie, rośniemy, już niedługo może będzie 1000, nas 1000. Jeżeli ktoś chce po prostu wesprzeć ten kanał do zakupu dalszych urządzeń, na razie nie jestem w stanie nic, zostałem, powiem wam szczerze, wydymany na dwóch urządzeniach, niestety. Czasami się też tak trafia. Chciałem wam zrobić testy X-Tula, tego pada trójki i dwójki, no niestety nie zrobimy. Walczę teraz o zwrot pieniędzy. Tak to powiem. No tak to wygląda z nieuczciwością. Tak więc od razu wam powiem. Trzeba uważać też. Nie wszyscy są uczciwi, no nie? Tak więc tak to jest. Niestety bywa ryzyko życia. Tak więc lubcie, subskrybujcie. No i to tylko jak podam. Jakbyście chcieli właśnie tego wesprzeć kanał, to ja mam ten Patreona. Patronita niestety polskiego nie mogę mieć, bo nie mam polskiego konta. Szkoda. Z racji tego, że nie mieszkam w Polsce. Tak więc tam będziecie mieli linka do Patreona, no nie? Jakby ktoś tam chciał, oczywiście. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Na razie, trzymajcie się. Ja jak zwykle idę teraz spać.